Cześć moi drodzy, o matko, co tu się dzieje z tymi muszkami? Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Dzisiaj w tych pięknych okolicznościach przygotowałem dla Was wyjątkowy odcinek, mianowicie jak poczuć szczęście i spełnienie na co dzień. Od razu na wstępie powiem Wam, że nie przedstawię Wam dzisiaj złotej koncepcji, złotej rady na to, jak być szczęśliwym, bo to jest coś na tyle subiektywnego, że ciężko jest powiedzieć komuś, jak być szczęśliwym. To jest coś, co każdy z nas odczuwa na swój sposób. Natomiast to, co mogę dla Was dzisiaj zrobić, to jest podzielić się z Wami koncepcją, podzielić się z Wami refleksją, która przechodzi przez moją głowę od dłuższego czasu i mam nadzieję, że to wszystko, co Wam dzisiaj przekażę, sprawi, że zaczniecie czuć się bardziej szczęśliwi i bardziej spełnieni na co dzień. Także jeżeli ten temat Was interesuje, zapraszam do oglądania. Moi drodzy, to jest drugi odcinek na tym kanale, który nagrywam właśnie w tematyce szczęścia i spełnienia. Jeżeli nie widzieliście tego poprzedniego filmu, obejrzyjcie go, serdecznie Was zachęcam. Tamten odcinek jest taki bardzo praktyczny. Przedstawiam w nim konkretnie 10 obszarów, 10 rzeczy, w obrębie których możecie pracować na co dzień, aby właśnie stać się bardziej szczęśliwymi, aby poczuć to spełnienie na co dzień. Natomiast dzisiaj skupimy się na w zasadzie jednym z tych obszarów, o którym wspomniałem właśnie w kontekście tego poprzedniego filmu. Rozwiniemy dzisiaj trochę ten temat i od razu bez przedłużania przejdźmy do konkretów. Więc moi drodzy, myśląc o szczęściu i spełnieniu w naszym życiu, wielu z nas wybiega myślami w przyszłość. Wyobrażamy sobie nowy samochód, nowe mieszkanie, mieszkanie, na które czekamy od tylu lat. Wyobrażamy sobie siebie w relacji z określonym typem kobiety, o określonych cechach. Być może jesteś kobietą, być może wyobrażasz sobie siebie z określonym typem mężczyzny, który wniesie spełnienie do Twojego życia. Każdy z nas ma jakieś wizje, każdy z nas chce coś osiągnąć w tym życiu i często właśnie myśląc o szczęściu przychodzi nam do głowy jakiś nieokreślony czas w przyszłości, czas, w którym będziemy posiadać określone rzeczy, czas, w którym będziemy mieli określoną pozycję społeczną, w którym będziemy posiadać, nie wiem, w moim przypadku to może być określona ilość fanów na YouTubie, określona ilość subskrybentów. Słuchajcie, to wszystko jest ok, bo warto jest mieć wizję, warto jest mieć plany, natomiast to, co zauważyłem na przestrzeni czasu, to jest to, że skupiając się właśnie na tej idealistycznej wizji przyszłości, przyszłości, która przyniesie nam szczęście w życiu, często tracimy taką obecność w naszym życiu. Tracimy obecność w tym konkretnym momencie. A pamiętajcie, moi drodzy, o tym, że żyjemy tylko i wyłącznie tu i teraz. Żyjemy tylko i wyłącznie teraźniejszej chwili, więc jeżeli będziemy się skupiać na wizji szczęścia gdzieś tam w przyszłości, kiedy będziemy więcej zarabiać, kiedy będziemy mieli mieszkanie, samochód, kiedy będziemy mieli określone wartości materialne albo nawet niematerialne, ale w przyszłości, to wszystko obrabia nas z tego spełnienia, które jest tu i teraz. Więc do czego chcę Was zachęcić przez ten odcinek? Chcę Was zachęcić do tego, abyście spróbowali częściej doceniać chwilę obecną, abyście spróbowali częściej być obecni na co dzień. Na przykład, jeżeli wychodzisz na spacer do parku, nad jezioro, usiądź na moment na ławce. Popatrz na drzewa, popatrz na jezioro, zamknij na moment oczy. Wsłuchaj się w śpiew ptaków. Jeżeli jesteś w tym momencie nad morzem, wsłuchaj się w szum fal. Jeżeli świeci słońce, zamknij oczy, spróbuj docenić ten moment, w którym się w tej chwili znajdujesz, bo jak każda chwila w naszym życiu, ten moment za chwilę przeminie. Za chwilę wrócisz do domu, jutro pójdziesz do pracy i ta chwila, ten piękny moment, kiedy siedzisz właśnie w parku na ławce, w piękny dzień, ten moment stanie się tylko i wyłącznie historią. Jeżeli idziesz na obiad z dziewczyną albo z chłopakiem, nie patrz w telefon cały czas. Nie skupiaj się na tym, że obiad był kiepski,
że Ci średnio smakował. Nie myśl o tym, że jutro musisz iść do pracy. Nie myśl o tym, że nie poszło Ci, nie wiem, na studiach, że miałeś stresujący tydzień. Zapomnij o tym wszystkim na moment, a przynajmniej spróbuj o tym zapomnieć. Spójrz Twojej dziewczynie w oczy. Przybliż się na moment do niej. Poczuj zapach jej włosów. Zamknij na moment oczy i spróbuj nacieszyć się tym konkretnym momentem, tą konkretną chwilą, bo nie wiadomo, czy za pół roku będziecie razem. Nie wiadomo, ile jeszcze takich momentów przed Tobą. Oczywiście nie życzę Ci tego, abyś rozstał się ze swoją kobietą, abyś rozstała się ze swoim mężczyzną, ale przedstawiam Ci pewną koncepcję, pewną ideę, że wszystko w naszym życiu, zarówno te szczęśliwe chwile, jak i smutne, przygnębiające, wszystkie te momenty w końcu przemijają. Oczywiście pojawią się nowe momenty, pojawią się nowe doświadczenia, ale zachęcam Was, moi drodzy, do tego, abyście spróbowali częściej docenić to, co macie, abyście spróbowali częściej docenić tę chwilę obecną, w której się znajdujecie. Nie mówię, abyście przez 3 godziny dziennie siedzieli i rozmyślali nad życiem. Nie chodzi mi o to, abyście nie mieli wizji, abyście nie pracowali na to wymarzone mieszkanie, abyście nie pracowali na ten wymarzony samochód, który chcecie kupić. Pracujcie nad tym. O tym też częściowo jest kanał. Ten kanał również poświęcony jest temu, aby rozwijać się w życiu, abyśmy pracowali nad tymi wszystkimi aspektami, które są dla nas istotne. Ale zachęcam Was właśnie do tego, abyście spróbowali codziennie wygospodarować 5 czy 10 minut na to, aby pomyśleć nad swoim życiem i właśnie na to, aby docenić ten konkretny moment, w którym znajdujecie się w tej chwili. Wiem, że wielu ludzi ma takie chwile dla siebie, ale mam wrażenie, że często ludzie robią to za rzadko, że niektóre osoby potrafią pomyśleć nad swoim życiem, potrafią docenić to wszystko, ale robią to raz na rok, raz na kilka miesięcy, czy raz na 3 miesiące. Co gdybyś codziennie znalazł 5 albo 10 minut na to, aby docenić ten moment w swoim życiu, w którym jesteś w tej chwili? Serdecznie Cię do tego zachęcam. I moi drodzy, chcę zakończyć ten odcinek cytatem. Naprawdę mądrym cytatem, który, co ciekawe, widniał kiedyś na murze, na moście teatralnym w Poznaniu. Być może część z Was ten cytat kojarzy, jeżeli jesteście z Poznania. I cytat ten brzmiał: nie ma drogi do szczęścia. To szczęście jest drogą. Kilka lat temu, kiedy widziałem ten cytat właśnie na moście teatralnym w Poznaniu, oczywiście potrafiłem zrozumieć te słowa, ale nie do końca potrafiłem zrozumieć ich głębszy sens. I mam wrażenie, że po tych kilku latach jestem w stanie w końcu się do tego odnieść i jestem w stanie zrozumieć, co ta osoba miała na myśli, wypisując na murze właśnie te słowa. Nie ma drogi do ostatecznego szczęścia. Obojętnie, co osiągniesz w życiu, co kupisz, co zdobędziesz, ilu będziesz miał subskrybentów na YouTubie, ilu będziesz miał klientów, ile będziesz zarabiał, to da Ci pewnego rodzaju szczęście i spełnienie, ale to nigdy nie będzie wystarczające. Nigdy nie jest nam dość w życiu i zawsze chcemy więcej, bo taka jest już ludzka natura, która jest często motywowana dopaminą, która wytwarza się w naszej głowie. Dopaminą, która często powoduje, że mamy takie wrażenie, że jakiś stan w przyszłości będzie dla nas bardziej spełniający, będzie dla nas bardziej satysfakcjonujący i możecie naprawdę wiele osiągnąć w życiu, ale kiedy dojdziecie do tego pułapu, kiedy dojdziecie do tego momentu, który wydaje się przyniesie nam szczęście, okazuje się, że często tego szczęścia wcale aż tak dużo nie przynosi i na każdym etapie naszego życia, obojętnie ile masz pieniędzy, obojętnie z kim jesteś, z jaką kobietą, mężczyzną, ile masz na koncie, i tak będziesz przechodził przez trudne momenty, i tak w Twoim życiu będą się pojawiać gorsze i lepsze momenty. Także, moi drodzy, tyle na dzisiaj z mojej strony. Dodam jeszcze tylko, że ten cytat to jest cytat wietnamskiego mnicha buddyjskiego, którego w tym momencie imienia Wam nie przedstawię, bo nie jestem w stanie go wymówić, ale podlinkuję go Wam poniżej. Bardzo mądre słowa. Zachęcam Was do tego, abyście zastanowili się właśnie nad sensem tego cytatu, bo moim zdaniem on jest naprawdę bardzo prawdziwy i może wnieść sporo szczęścia i spełnienia do Waszego życia, czegoś, czego
serdecznie Wam życzę. I chcę jeszcze tylko na koniec powiedzieć, moi drodzy, że szczęście to nie jest coś permanentnego. To nie jest stan, w którym możemy być przez 24 godziny na dobę. Nawet bardzo szczęśliwe osoby, bardzo spełnione osoby, one też czują smutek, one też czują czasami samotność, przygnębienie. Szczęście to jest taka ulotna chwila, którą czujemy w danym momencie, ale po kilku godzinach, tak samo jak każda inna osoba, możesz czuć smutek, możesz czuć przygnębienie, więc zachęcam Was do tego, aby właśnie kultywować te momenty i aby zwracać na nie większą uwagę, aby podchodzić do nich z taką większą uważnością, aby być obecnym w tych momentach. I jestem pewien, że jeżeli zaczniecie doceniać takie momenty, to szczęście i spełnienie w Waszym życiu zacznie się pojawiać znacznie częściej. Moi drodzy, tyle chciałem Wam przekazać. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was użyteczny. Mam nadzieję, że ta sceneria przypadła Wam do gustu, bo jest tutaj naprawdę pięknie i właśnie zachęcam Was również do tego, abyście wyszli na spacer w takie miejsce, abyście wyszli na spacer w miejsce, gdzie możecie usiąść i możecie na moment zapomnieć o tych trudach życia codziennego, gdzie możecie na moment zamknąć oczy i po prostu cieszyć się tym, gdzie jesteście tu i teraz. Także tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że te muszki Wam nie przeszkadzały. Jest ich tutaj naprawdę mnóstwo, więc pewnie będziecie je widzieć na filmiku, ale tyle, co chciałem Wam przekazać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli ten filmik był dla Was użyteczny, dajcie mi znać w komentarzu. Swoją drogą, dajcie mi znać, jak Wy podchodzicie do tematu szczęścia i spełnienia, jakie Wy macie przemyślenia właśnie na ten temat. Być może dowiem się czegoś ciekawego od Was, być może inne osoby również dowiedzą się czegoś ciekawego od Was, tak więc serdecznie Was zachęcam. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, moi drodzy.